Otwieramy dzisiaj już 76. wystawę. To jest 76. wystawa w naszej Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria. Pragnę przypomnieć, że ta galeria jest objęta patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pragnę przypomnieć, że od początku kierownikiem artystycznym jest pan profesor Stanisław Wieczorek, znany państwu świetnie, który proponuje coraz to nowe wystawy, nowych artystów reprezentujących różne techniki. I dzisiaj właśnie spotykamy się z twórczością pana profesora Artura Winiarskiego, który oczywiście o sensie tej wystawy, o znaczeniu tej wystawy będzie mówił sam. Natomiast zachęcam państwa do tego, abyście przyjrzeli się każdemu obrazowi dość dokładnie, niekoniecznie w dniu dzisiejszym tylko, ale nasza galeria jest otwarta codziennie po to, aby doszukać się tych ukrytych sensów. Myślę, że pan profesor będzie tutaj, mam nadzieję, że wspomni o jabłoni, o czym rozmawialiśmy sobie wcześniej, że pewne związki tej wystawy z jabłoną, naszą gminą, naszym miejscem również są. Ja chciałem na początek życzyć państwu na ten nowy rok, na szczęście, na zdrowie na ten nowy rok. Żeby wam się darzyła kapusta i groch i żeby wam było tutaj dobrze przy każdej takich możliwych spotkaniach. Macie dzisiaj okazję zobaczyć znowu Akademię. W prezentacjach, których dokonuje profesor Wieczorek, nie zawsze są prezentowani pracownicy Akademii, ale dzisiaj inne oblicze Akademii, oblicze prezentowane przez Artura Winiarskiego. Za każdym razem mam taką nadzieję, że jesteście państwo pozytywnie zaskakiwani tym, co w Akademii można zobaczyć, tym, co się w niej dzieje. Bardzo różne oblicza, bardzo różne światopoglądy i spojrzenia zderzają się w Akademii. Jak to w Akademii? Szanowni państwo, mnie jest niezmiernie miło jako wójtowi tej gminy, że od wielu, wielu lat możemy tu się spotykać i mieć może taki drobiazg, kontakt ze sztuką, zarówno w pałacu, podczas pałacowych spotkań z muzyką, jak również na wystawach, które tutaj w Galerii Oranżeria są prezentowane. Szanowni państwo, to pierwsza wystawa w tym roku, tak jak pan profesor powiedział, no to będzie dobry rok i chciałbym państwu w tym miejscu też złożyć te najserdeczniejsze życzenia, żeby ten rok był lepszy na pewno niż ten, który minął, żeby wszystkie państwa marzenia, plany na przyszłość się spełniły i żebyście państwo w zdrowiu mogli z nami tutaj uczestniczyć w każdym miesiącu, odwiedzając pałac w Jabłonie. Zapraszam bardzo serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Witam Wydział Malarstwa. Nareszcie widzę godną reprezentację. Artur, co zrobiłeś, że zmusiłeś? Tak, dobrze, niech pani to jeszcze raz powie. Był sobie taki kiedyś malarz Rajmund Ziemski. Pracownik, profesor Akademii, asystent chyba Stefana Kierowskiego, prawda, jakiś czas. Aha, u Jasia, tak, u Jana przedtem pamiętam, no tylko to małe wspomnienie Jana Cybisa. To tak to wyglądało, lata 60. końcówka, jak ja kończyłem gdzieś tam w Polsce, lat 60. uczelnię. Najpierw szedł Cybis, zanim szedł Jaskierski z kapeluszem, później szedł Dominik, a na końcu szedł Ziemski. Szli do Europejskiego na wódkę. Nie, to chyba do Bristolu, bo Bristolu wtedy nie sprzedawano wódki w butelki, na butelki, tylko na kieliszki. Więc zamawiali żyrandol. To było 50 kieliszków na talerzu, takich 25. Ten Ziemski wychował ogromną plejadę fantastycznych malarzy. Winiarski jest z tej grupy. Pokazywaliśmy tu Rysińskiego, pokazywaliśmy Cieśniewskiego, pokazaliśmy Błażeja Lińskiego. Teraz jest Artur. To są ludzie, artyści, którzy
przyszli do szkoły, do Ziemskiego. Nie przyszli do akademii, co się zdarzy, tylko wiedzieli, do kogo idą i po co idą. Chcę powiedzieć, że to są artyści, którzy nie kończyli liceów plastycznych, nie chodzili do kółek plastycznych, tylko przyszli na malarstwo jako wybór swojej drogi życiowej. Artur jest po polonistyce w Warszawskiej Uniwersytetu, a ja jestem zdania, że każdy absolwent polonistyki ma dwie cechy, które wyróżniają go od innych, ode mnie też. To jest cecha poprawnego mówienia i rozumienia, skąd się co bierze w polskim języku. I druga cecha to jest komunikatywność poprzez bycie. Coś takiego jest. Chcemy czy nie chcemy. Ja tak to odczuwam. O malarstwie sam Artur powie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Artur jest, nie pogniewasz, jak powiem, że malarzem politycznym. I przez polityczne nie rozumiem wyboru ideowego jakiegoś, tylko rozumiem jako obserwatora sceny politycznej. Proszę Państwa, tutaj zaskoczył mnie Pan Profesor Stanisław Wieczorek tym, że jestem malarzem trochę politycznym. Ja się oczywiście w żadnym wypadku nie gniewam. Można różne takie, prawda, próby jakiegoś klasyfikowania podejmować. Ja raczej jestem malarzem takim, teraz już nie ma takich podziałów na takie genry, jak to się dawniej mówiło, gatunki pewne malarskie. Raczej jestem malarzem, który by się odnosił do historii, do pewnego dziania się tej historii, jej oglądu, próby opisu historii językiem malarstwa, czyli językiem materii, koloru, światła, pewnych znaków, pewnych metafor, które trzeba oczywiście odpowiednio znaleźć i dobrać, żeby móc pewne sprawy wypowiedzieć. Nie w sposób koniecznie literacki, narracyjny, ale raczej w sposób skojarzeniowy, w sposób taki, który coś sugeruje, coś podpowiada, ale nie dosłownie, nie w sposób właśnie taki narracyjny. Proszę Państwa, tutaj w 1956 roku właśnie z panią dyrektor o tym sobie rozmawialiśmy, gdy wieszałem tą wystawę, zatrzymała się w Jabłonnie potężna kolumna pancerna Armii Czerwonej, która zmierzała w kierunku Warszawy. To było w październiku, gdy działy się wydarzenia październikowe. Wówczas Gomułka z Chruszczowem w ostatniej chwili dogadali się, że jednak tam będzie to jakoś załatwione inaczej i nie mieliśmy dzięki temu tej krwawej łaźni, jaką przeżył Budapeszt za dwa miesiące. Ale właśnie to tu zaskakująca sprawa w Jabłonnie, jedna z tych kolumn pancernych idących na Warszawę właśnie się zatrzymała i zaskakujące jest to, jak w odniesieniu przez tyle dziesięcioleci do dzisiejszych czasów wszystko to jest jakoś tak zaskakująco aktualne. Nieco zapominamy, że żyjemy pod wulkanem, że żyjemy w okolicach dosyć niebezpiecznych i dzięki temu, że mamy w tej chwili troszkę spokoju i pokoju w naszym kraju, to bardzo dobrze, to jest wspaniała historia, ale nie możemy zapominać o tym, że jest to dosyć trudne jednak tutaj wszystko w tych okolicach geograficznych i czasami właśnie zapominamy o tym, że mamy no, pewne specyficzne tutaj, pewną specyficzną spuściznę. Tą spuścizną jest coś, co ja nazywam ogólnie, bardzo ogólnie pejzażem postsowieckim. I stąd te różne znaki, różne takie próby określenia tego zjawiska, zarówno w odniesieniu do jakichś wydarzeń konkretnych, ale też do różnych znaków, które pozostają w naszej pamięci, jakichś różnych reklam, jakichś elementów z życia codziennego, paczki papierosów, ale również literatury, ale również obrazów, malarstwa, różnych tutaj sąsiadujących z nami kultur. Dzisiaj w Galerii Oranżeria 15 stycznia w nowym 2017 roku prezentujemy wystawę malarstwa
bardzo ciekawej osobowości, moim zdaniem bardzo interesującego gawędziarza. Mówi niedużo, ale mówi smacznie. Artura Winiarskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych, absolwenta polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, malarza myślącego i mającego coś do powiedzenia. Uważam, że malarstwo Artura, ale również jego postawa jako twórcy, nauczyciela akademickiego i takiego kolegi, na którego można liczyć. Dla mnie było fascynujące zawsze to, kiedy pan Artur Winiarski zadbał o spuściznę po swoich kolegach, którym się odeszło, no w różny sposób. Potrafił zorganizować wystawę, potrafił zdobyć pieniądze na album, potrafił ten album zaprojektować i potrafił go wydać. To rzadkie zjawisko w środowisku artystycznym. Bardzo się mu nisko kłaniam. Znamy się od dawna, natomiast tak bliżej poznaliśmy się kilka lat temu i był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważną osobą. Dziękuję bardzo. Cóż, zaproponowałem tutaj cykl obrazów z takiej serii, które nazywam pejzażem postsowieckim. Odnoszę się do bardzo różnych aspektów tego zjawiska, zarówno różnych znaków, które pozostały, jakichś ulotnych fragmentów, jakichś nawet czasami drobiazgów z życia codziennego, ale również takich klasycznych obiektów pejzażowych, jak na przykład płoty, które ogradzają różne obiekty w byłym Związku Radzieckim, czy też różnych elementów związanych z życiem tamtych obszarów, ale również i u nas ono, to życie było tego typu i takie relikty pozostały.